Jeszcze jedna krótka uwaga na koniec. Aby nie forsować nigdy oddychania, nie starać się oddychać na siłę, starać się oddychać tak, jak jest to naturalne, w jaki sposób jest to naturalne. Nie wstrzymywać oddechu na bardzo długo, kiedy już nie jesteśmy zrelaksowani. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, czyli właśnie jeżeli ktoś czuje się niepewnie, to powinien przestać i wrócić do tego kiedy indziej. I to chyba tyle na razie. Jest bardzo wiele technik oddychania, więc jeżeli będziecie chcieli, to nakręcę coś jeszcze więcej dla Was. Dziękuję.